Bernard Zioło, firma Enzozaden Poland. Jesteśmy w gospodarstwie państwa Magdy i Przemka Szatanu w miejscowości Długie, gmina Potworów. Tradycyjnie, jak co roku, mamy dzień otwarty papryki, w tym roku dodatkowo również cukinia. Prezentujemy nasze odmiany handlowe i kilka nowości. Z handlowych odmian o czerwonym owocu przede wszystkim polecamy odmianę Dragonej, znaną już od kilku lat w tym rejonie, wyróżniającą się zarówno jakością owoców, wigorem rośliny i przede wszystkim bardzo dobrą tolerancją na uwiądy powodowane przez grzyby z rodzaju fusarium i verticillium. I również w tym roku Dragonej, który znalazł się w najstarszych tunelach, czyli w najbardziej skażonych przez te wszystkie lata, radzi sobie znakomicie, jest pełna obsada, nie ma żadnych objawów chorobowych. Drugą odmianą z czerwonych, którą prezentujemy w większych ilościach, to jest odmiana Maduro, która była już w sprzedaży w tym sezonie i jest w produkcji. Odmiana o bardzo dobrej wczesności, średniej wysokości roślinach, ale o dużych blaszkach liściowych. Owoc również jest dość duży, około 250-300 gram, bardzo dobrze wiążąca roślina i zanim zaczniemy zbiory, zaczyna wiązać już górne piętra. A tu jesteśmy w tej chwili w tunelu z odmianą Mikkel. To jest odmiana, którą mamy w naszych testach od kilku lat i ma bardzo duże szanse na to, aby stać się odmianą handlową od najbliższego sezonu. Odmiana z bardzo dobrym wigorem, ale średniej wysokości roślinami, wyróżnia się znakomitą jakością owocu od samego początku. Bardzo kształtne, typowy blok, lekko wydłużony, z intensywnym ciemno-czerwonym kolorem od samego początku do końca. W pierwszej fazie owoce 250 do 300 gram, na górze z ostatnich lat około 220-250 gram. Bardzo ładnie zawiązująca zarówno dolne piętro, jak i górne piętro i utrzymująca kształt, kolor przez cały sezon uprawy. Do tego również jest dobra tolerancja na choroby odglebowe, więc tu mamy połączenie zalet paru odmian czy paru różnych cech wigoru, odporności na choroby i bardzo dobrej jakości owocu. Z odmian żółtych mamy naszą standardową odmianę DeVito. Uniwersalna odmiana o bardzo zrównoważonym wzroście, czyli utrzymująca i dobry wigor, i umiarkowaną wysokość. Przy dość dużych owocach, ładnie wybarwionych, do tego dobra wczesność i bardzo dobra plenność. Również w tym okresie mamy już zawiązane górne piętro. Mamy cztery odmiany będące w badaniach w tym roku. Wczesnością wyróżniła się przede wszystkim odmiana Calcio, która była najwcześniejsza w tym gospodarstwie z odmian typu Block. Jako pierwsza przebarwiała się na ten swój końcowy kolor. Średnia wielkość owocu bardzo przydatna do pakowania w kartony czy na flowpack, ale utrzymująca dobry wigor. Parę dni późniejsza od niej odmiana Nemaris o owocach nieco większych i rośliny również nieco większe, z większym wigorem. Owoc bardzo twardy, pięknie wybarwiający się na intensywny żółty kolor. Dwie dodatkowe odmiany, które są po raz pierwszy w testach u nas, więc jeszcze za wcześnie, żeby je omawiać. I mamy też trzy tunele pomarańczowej odmiany Milena. W ubiegłym roku ta odmiana była raptem w trzech rzędach jako próba. W tym roku dzięki tym cechom, które pokazała w ostatnim sezonie, mamy już trzy tunele, czyli dalej jest to śladowo, bo kolor pomarańczowy jest bardzo niszowym w naszych warunkach, ale dobra odmiana również sprzedaje się bardzo dobrze na rynku i może dać dobry dochód. Zaletą Mileny jest bardzo dobre wiązanie, utrzymanie jakości, czyli mamy owoce bardzo kształtne, pięknie wybarwione i o dobrej twardości i trwałości owoców. Dziękuję.